Witam Was, kochani, na moim kanale Kasia Tarot. Witam Was w tarocie codziennym. Dzisiaj jest co? Poniedziałek, 16 września, 24 rok, 2024 rok. Tak więc słuchajcie, zobaczmy, jaka energia na dzisiaj, co nam karty chcą powiedzieć. Zaczynamy od Lenormanda. Mamy dom. Mamy Bóg, księgę i ryby. Księga i ryby. Zobaczmy, co nam tarot chce powiedzieć. Mamy 6 denarów. Mamy cesarza. I mamy 9 buław. Słuchajcie, kochani, dom to nasza stabilność, to nasze bezpieczeństwo, to jest rodzina, ale również struktura, fundamenty w życiu osobistym. Także możliwe, że dzisiaj będziecie się skupiać na sprawach związanych z domem, z rodziną, z relacjami z bliskimi, jakimiś może nawet inwestycjami niektórzy. To jest takie budowanie, taki cel na budowanie trwałej przyszłości. Księga symbolizuje nam wiedzę, tajemnicę, coś, co jest całkowicie nieodkryte. Także może tutaj będziecie musieli zdobywać wiedzę lub czekać na pewne informacje, które jeszcze są poza waszym zasięgiem. Do tego mamy ryby. I ryby to jest nasza płynność finansowa, to jest ten dobrobyt, to jest przepływ energii materialnej. Także tutaj może być jakiś rozwój w kwestiach finansowych, tu może być jakiś napływ pieniędzy, albo ogólnie taka stabilność ekonomiczna dla Was, taka materialna stabilność. To są ryby. Ale zazwyczaj to jest coś związane, ja tutaj widzę, tu możecie być skupieni bardziej na materii, może na budowaniu nawet domu fizycznego, fizycznie i tak dalej. Tu musicie czekać jeszcze na jakieś informacje albo na informacje na temat przypływu pieniędzy. Do tego mamy, słuchajcie, 6 denarów i to jest taka karta, która może oznaczać, że dzisiaj możecie otrzymać pomoc lub sami tą pomoc dawać komuś. To jest taki dobry moment, żeby być otwartym na dzielenie się czymś, z kimś. Do tego mamy cesarza i cesarz to jest ta nasza karta autorytetu, porządku, jakiejś struktury i może wskazywać na taką potrzebę wprowadzenia większej dyscypliny, może w domu, może dyscypliny z finansami. To jest karta taka przejęcia kontroli nad sytuacją i to jest również karta, która mówi o podejmowaniu strategicznych decyzji. Może coś związane z finansami, może coś z domem, może z jakąś pracą, coś z przypływem pieniędzy. Na końcu mamy kartę 9 buław i to jest taka karta wytrwałości i obrony swoich osiągnięć. To jest karta, która mówi, żeby nie poddawać się pomimo trudności. Może dzisiaj będziecie się również teraz czuli, że musicie dalej walczyć o to, co zbudowałeś, albo to jest taka karta, która oznacza, że jesteście blisko celu. Także całość tych kart sugeruje, że możecie być dzisiaj w takim momencie, gdzie trzeba będzie zadbać o swoje bezpieczeństwo, swoją stabilność, zwłaszcza w sferze finansowej, w sferze domowej. Możliwe, że będziecie, sorry, kicia mi tutaj chodzi niegrzeczna, może będziecie musieli podjąć jakieś decyzje, które będą wymagały rozwagi. To jest taka również otwartość na pomoc z zewnątrz. Może dzisiaj jest taki czas, żeby uporządkować sprawy, trzymać się swojego celu i dążyć do równowagi w dawaniu i braniu. Może czekacie na jakąś pomoc od kogoś. Ale to jest coś, kwestie finansowe, domowe, takie sprawy dzisiaj. I dzisiaj macie być również tym cesarzem i nie poddawać się. Także taka energia w skrócie. Dzisiaj z cesarzem, dzisiaj podejmujcie jakieś ważne decyzje, przynieście tą strukturę do waszego domu, nie bójcie się podejmować decyzji, tu będzie wsparcie i tu może być jakiś przepływ również pieniędzy.
Także taka energia na dzisiaj. Ja Was pozdrawiam serdecznie i dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa, pa.